Zapraszam Państwa na krótką prezentację możliwości oscyloskopu FNIRSI Pro. Co otrzymujemy w zestawie? Zestaw zapakowany jest w takie etui, lekko twarde, z zamknięciem na zamek błyskawiczny. Mamy w nim miejsce na sam oscyloskop oraz na wyposażenie opcjonalne. W zestawie otrzymujemy przewód USB zakończony wtykiem mikro do ładowania tego oscyloskopu oraz taką prostą, nazwijmy to, sondę oscyloskopową. Tutaj podłączamy to gniazdo do oscyloskopu i zakończone jest ono dwoma krokodylkami, czerwony i czarny. Oczywiście do oscyloskopu możemy sobie opcjonalnie dokupić sondę oscyloskopową. Instrukcja obsługi jest króciutka i przejrzysta, ale ten oscyloskop jest na tyle prosty, że można go obsługiwać nawet siadając sobie w fotelu wygodnie i badając jego opcje, tak trzymając w ręku. Tutaj widoczne są parametry tego oscyloskopu. I przechodzimy do samej prezentacji. Ewentualnie możemy rzucić sobie okiem, jak te oscyloskopy, jak ten bieżący oscyloskop, czyli model FNIRSI DSO Pro, wygląda na tle wcześniej prezentowanych. I tutaj może uruchommy te szybko oscyloskopy, które prezentowałem. Właściwie to niech będzie tak. I proszę bardzo sobie rzucić okiem. Gaszę światło. Robię zbliżenie. I ustawmy je w jednym rzędzie. Tak oto wyglądają. Tutaj troszeczkę nim poruszam. I możemy teraz przejść do właściwej prezentacji. Oscyloskop, jak tutaj widać, jest dostarczany w takiej białej obudowie plastikowej i użytkownik co widzi? Mamy tutaj wychodzące to gniazdo BNC. Trzeba uważać, żeby gdzieś tam przypadkiem kantem nie uderzyć, bo łatwo narażone jest ono na jakieś usterki mechaniczne. Mamy tutaj naklejoną folię na ten wyświetlacz. Wyświetlacz jest dość dobrze widoczny. Za chwilę do niego przejdziemy. Mamy klawiaturę membranową. Tutaj jest gniazdo mikro USB do ładowania. Tutaj uwaga taka malutka, że to, ten przewód, on jest troszeczkę, ten wtyk mikro USB jest dłuższy niż standardowy. Jakby nam zginął, to jeżeli wykorzystamy taki standardowy wtyk, może być problem, żeby było połączenie. A więc warto gdzieś zachować ten przewód oryginalny. Tutaj główny przełącznik uruchamiający zasilanie. I tak następuje to zasilanie. Ile ten oscyloskop sam waży? Skoro to jest przenośny model, to warto po prostu wiedzieć, jaka jest jego waga. On sam waży powyżej 100 gramów, a więc go nie zważyłem. Uruchamiam teraz ten oscyloskop. Jeszcze zrobię troszeczkę zbliżenie. I co widzimy na tym ekranie? Ma on ten ekran tutaj, pomimo tego, że mam dobre oświetlenie tego stanowiska, i czasami przy niektórych oscyloskopach, które mają białe tło, nie widać tego ekranu zbyt dobrze. A tutaj proszę zobaczyć, sam jestem w sumie zaskoczony. Zrobię maksymalne zbliżenie na ten ekran i na chwilę zostanie to oświetlenie odłączone i tak on się prezentuje. Jest duży kontrast, odpowiednia rozdzielczość. I teraz ponownie zapaliłem to oświetlenie. I co widzimy na tym ekranie? Zaczynając od tego miejsca, jest tutaj widoczny mnożnik, czułość napięciowa. Tutaj czy wyzwalanie pracuje, czy jest run lub stop. Wartość podstawy czasu, sprzężenie AC lub DC, wyzwalanie automatyczne. Poziom naładowania wbudowanego akumulatora jest teraz w pełni naładowany. Pomiary automatyczne. Tutaj funkcje tego przycisku, to ma kilka znaczeń, czy jest wyzwalane zboczem narastającym, opadającym, pomiary automatyczne, jakieś tam parametry i tutaj wartość częstotliwości. I co widzimy na tej klawiaturze, teraz może zaczynając od tego menu, co użytkownik może w tym oscyloskopie sobie ustawić, zmienić. A więc więcej pomiarów, naciskamy OK, tutaj mamy taką
przejrzystą klawiaturę, strzałeczki góra, dół, lewo, prawo i OK, zatwierdzanie. W porównaniu jakby do tego oscyloskopu, jaki miałem pierwsze takie skojarzenia, że ta obsługa była nieintuicyjna, tak tutaj, gdzie jestem przyzwyczajony do takich innych konstrukcji, ta obsługa jest naprawdę intuicyjna i ja się nawet nie przygotowywałem specjalnie do tego odcinka. A więc wracam do obsługi tego. Wybieram, że chcę mieć odłączone te automatyczne pomiary i proszę zobaczyć, już jest tylko widoczny sam obszar, gdzie jest wyświetlany przebieg bez tych automatycznych pomiarów. Tutaj uruchommy te pomiary i teraz jeszcze wracamy. Czy ma być widoczny ta siatka? Można odłączyć tą siatkę, ale lepiej niech ona będzie teraz w trakcie tej prezentacji widoczna. Tutaj poziom automatyczny wyzwalania na 50%. Tutaj multi-buffer, a więc chyba takie jest uśrednianie. Mamy możliwość również zapisu przebiegów. W tej chwili nic nie będę zapisywał. Opcja kalibracji. Dobra, to sobie ten na razie może pominiemy. I tutaj tryb nocny, a więc jest widoczna ten tarcza, jakby tło czarne. I jak ktoś tego nie lubi, proszę bardzo, jest ten oscylogram może być widoczny na białym tle. Tak oto się prezentuje. Ale wróćmy do tego wyświetlania jakby nocnego, ponieważ jest ono znacznie bardziej jakby kontrastowe i nie męczy oczów. A więc tutaj opcje jakby ustawień oscyloskopu omówiliśmy. Co mamy tutaj? Przycisk start, stop, a więc zatrzymania, wyzwalania i przebiegu. Funkcja auto, która nam automatycznie dostosowuje czułość napięciową i podstawę czasu. On teraz się do niczego nie doregulował. Tutaj przycisk szybkiego ustawiania na 50% poziomu napięcia wyzwalania. Tutaj mamy teraz opcję wyzwalania, a więc może być, proszę zobaczyć tutaj, o automatyczne, pojedyncze, normalne, wraca i z powrotem automatyczne. Tutaj mamy możliwość wyboru tego dzielnika, jaki jest fizycznie podłączona sonda oscyloskopowa. My teraz jesteśmy w tym razy 1. Tutaj zmiana sprzężenia, a więc przepuszczana jest tylko składowa przemienna, a teraz jak jest DC, jest przepuszczane wszystko. Tutaj teraz możemy, proszę zobaczyć, zmieniamy teraz tym przyciskiem Mode, znaczy tutaj wyświetlanie tych znaczków i gdy jesteśmy w tym takim plusie wpisanym w okrąg, co robią te przyciski funkcyjne? Chyba nic. A nie, tutaj jak widać regulujemy sobie wartość podstawy czasu, a tutaj była regulacja czułości napięciowej. Zmieniam teraz ten symbol na te strzałki i intuicyjnie jest, że zmieniamy sobie pozycję w pionie przebiegu, a tutaj możemy tak zwanie przesuwać w poziomie, rolować ten przebieg. I teraz tutaj są te, a więc jakiś poziom wyzwalania regulujemy, ale on automatycznie wraca jakby do 50%. A gdy lewo, prawo robimy, aha, zmienia się tutaj o, czy ma być wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym. I z powrotem wróciliśmy do punktu wyjścia, gdzie regulujemy te parametry. I to by było tyle, jeżeli chodzi o obsługę tego oscyloskopu. Dla kogo to jest? To jest jako drugi oscyloskop lub dla amatora, który nie potrzebuje wyśrubowanych parametrów. Taki oscyloskop można mieć na przykład w torbie, w domu posiadać profesjonalny sprzęt, na przykład jakiegoś Siglenta, a to gdy na przykład nawet nam na obiekcie zginie, zniszczy się, nie będzie duża strata. Teraz w kolejnym punkcie oscyloskop zostanie podłączony do generatora funkcyjnego i poobserwujemy troszeczkę przebiegów. Do wejścia oscyloskopu został podłączony generator funkcyjny. Jest ustawiony, tutaj widoczne są parametry. Częstotliwość 1 kHz, napięcie 5 V, amplituda,
współczynnik wypełnienia 50% i jest połączony opcjonalnym przewodem BNC. I tutaj teraz mamy uruchomiony ten oscyloskop i wykorzystajmy funkcję auto. I jak widać, została ustawiona ta sinusoida. Widzimy kilka przebiegów. I teraz proszę zobaczyć, tutaj już mamy większy taki komfort niż w tym DSO-138, bo już mamy przypisane te przyciski do czułości napięciowej i podstawy czasu. A więc elegancko możemy tutaj manipulować już tym przebiegiem. Dajmy tutaj temu przebiegowi jeszcze 1-2 V na przykład składowej stałej. Widzieliście Państwo, tutaj ten przebieg poszedł do góry, bo mamy ustawioną sprzężenie DC. Teraz, gdy ustawimy to sprzężenie AC, składowa stała, którą tutaj offsetem ustawiłem na 2 V, została odcięta. I tak niech zostanie ten AC, bo nas przebiegi teraz przemienne interesują. No i zobaczmy, jak się zachowuje ten oscyloskop, gdy będziemy zwiększać tą częstotliwość. Ustawione jest 10 kHz. Może jeszcze uruchommy dodatkowo te automatyczne pomiary, żeby można było zobaczyć, jak ten oscyloskop to wszystko interpretuje. Są widoczne te pomiary automatyczne. Tutaj jeszcze można zdefiniować, zapomniałem to pokazać w tej linijce, co ma być wyświetlane, ale ok, już niech tak zostanie. Jest 10 kHz. Jak to zawsze w trakcie prezentacji, ujawnia się złośliwość rzeczy martwych i padła mi bateria w aparacie. A więc mamy 40 kilo ustawione, widać to, i tutaj możemy sobie te wyniki pomiarów zinterpretować. Ustawmy teraz 100 kHz, jest ustawione i jedziemy powoli dalej. Jest 300 kHz. I 1 mega. Spróbujmy teraz zmieniać już co 100 kilo. Ten oscyloskop, on ma pasmo przez producenta deklarowane. Już się sobie przerzucam okiem. Ile? 5 MHz. A więc proponuję troszeczkę przyspieszyć. 2 mega. 3 mega. I tutaj już jesteśmy na końcu, ten 250 nanosekund i już tylko teraz częstotliwością będę jechał w górę. 3,5, 4, 10 i 5 MHz, tak wygląda w tym oscyloskopie dla sinusoidy. Jedziemy dalej. Jest 6 MHz, już widoczne są zniekształcenia. 100. A więc teraz wrócimy z tą częstotliwością do 1 kilo i zmienimy przebieg na kształt na prostokąt i jest prostokąt 1 kHz. Ewentualnie możemy sobie zobaczyć w drugą stronę, gdy będziemy w dół jechali. Tutaj widać, że jest troszeczkę wejście nieskompensowane, ale trudno. 1 kHz. Dziesięć kHz. Czterdzieści. 50. Osiemdziesiąt.
teraz zwiększam rozdzielczość skoku o 10 kg. 200 kg jest ustawione. Czterysta, 500, 600, 700 i teraz już ze skokiem po 100 kg będziemy jechali. Dwa mega jest, już jest 3 i z prostokąta robi się sinusoida. Więc trochę się cofnijmy. Jest teraz 2,3 MHz i ustawmy to 5 mega i widać, że z prostokąta zrobiła się sinusoida. Tak wygląda 6 mega, 7 i 10. Wróćmy teraz do tego 1 kilo i mogę ewentualnie jeszcze zaprezentować. Zwiększmy troszeczkę tą czułość, jak inne przebiegi wyglądają, a więc prostokąt, sinusoida, tutaj są te arbitralne, których nie korzystałem jeszcze, trójkąt, piła, szum. I to by było tyle, jeżeli chodzi o ten oscyloskop w NIRSI DSO Pro. Jest on dostępny w naszym sklepie internetowym. Mogą go Państwo kupić. Link podaję w komentarzu i jeszcze na sam koniec rzucimy okiem do wnętrzności tego oscyloskopu. Zapraszam. Niestety zapomniałem nacisnąć przycisku nagrywania i rozkręciłem już tą obudowę i tak oto się prezentuje. Z tej strony jest wyświetlacz na stałe przylutowany taśmą elastyczną. Tutaj są te przyciski sterujące i od tej strony jest płytka z elektroniką. Jak widać, jest wszystko ładnie zrobione SMD, no ale widać, że to nie jest profesjonalna konstrukcja oscyloskopu, bo wzmacniacze wejściowe czy w ogóle nie są w żaden sposób zaekranowane. Dokładnie tutaj nie widzę. I tutaj ten główny procesor sterujący. I tak oto wygląda ten oscyloskop. Składam go i to ewentualnie można zarejestrować w odwrotnej kolejności. On tutaj jest przykręcony za pomocą tych wkrętów i jest tutaj akumulator, który był tutaj podłączony i jaka jest jego pojemność? 1500 mAh, 3,7 V, 5,5 W. I to by było tyle. Dziękuję za uwagę, do widzenia.